Szok dowierzanie niedowierzanie. Realizuje się przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca PiSu, Unii Europejskiej, a także Węgier, tak? A więc to, że Polska stworzy koalicję razem z Węgrami, zbuntuje się jeśli chodzi o decyzję wewnątrz wspólnoty europejskiej, co będzie mieć wpływ na przyszłe losy Unii Europejskiej. Szokująca sprawa ta wizja przepowiednia realizuje się. Muszę powiedzieć, że to jest straszna tak naprawdę wizja przepowiednia, bo to jest przepowiednia, która wpłynie na standard tysięcy, jeśli nie miliony Polaków praktycznie w Polsce. No właśnie, dzisiaj Dzisiaj mówię, sprawdzam, jeśli chodzi o przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego i to kolejna przepowiednia, która się realizuje. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Przedstawiałem taką przepowiednię w 2020 roku Jasnowidza Jackowskiego, która mówiła o tym, że Polska oraz inne państwa, tak jak na przykład Czechy, Węgry i Słowacja stworzą jakiś blok wschodni po prostu jako kontrę w stosunku do reszty krajów Unii Europejskiej i że Polska po prostu postawi się razem z innym państwem o koniem w sprawie jakiejś ważnej decyzji, która będzie mieć wpływ na przyszłe losy Unii Europejskiej i ta przepowiednia praktycznie w 100% się realizuje. No, no ktoś może powiedzieć no tu jest na razie tylko jakby Polska i Węgry, tak? Ale być może do Polski i Węgry do, dołączą kolejne państwa. No a co chodzi? No, chodzi tutaj o sytuację w związku właśnie z wetem, e, które po prostu Polska chce zgłosić, jeśli chodzi o e, tutaj, tak, finansowanie poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Czyli zasada po prostu pieniądze idą za praworządność, jeżeli praworządność jest e, przestrzegana w danym kraju, to pieniądze po prostu będą do, e, płynąć do krajów członkowskich, jeśli chodzi o Unię Europejską. No i po prostu Polska, tak, na to się nie zgadza, czy znaczy Polska zawsze się to mówię, tak, no bo Polska to my wszyscy jesteśmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości na to się nie zgadza, jest to tutaj po prostu jakby przede wszystkim o konie stawiają się przedstawiciele partii Zjednoczona Prawica, tak, dobrze mówię, partii tutaj właśnie Zbigniewa Ziobry, że oni po prostu nie chcą się na to zgodzić, no i naciskają na to po prostu, żeby PiS właśnie zawetował, tak, tą, tą decyzję, jeśli chodzi o ten budżet i tak samo po prostu taką decyzję Chce, czy podjął już praktycznie Węgry. No jest to straszna sprawa, ponieważ, tak jak mówię na samym początku tego filmu, to wpłynie praktycznie na tysiące miejsc pracy. Teraz, jak mamy do czynienia z koronawirusem, no naprawdę fatalna sytuacja i jeszcze po prostu Polska, która byłaby pozbawiona środków z Unii Europejskiej, no to jest po prostu tragedia. To jest po prostu tragedia gdzie teraz te pieniądze, jeśli chodzi o Unię, Unię Europejską, są one istotne. W ogóle po co mieć teraz napięku z Unią Europejską, skoro jesteśmy przededniu, jeśli chodzi o dystrybucję szczepionek, podział szczepionek, żeby czasem Polska znowu nie była po, e, 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 faktycznie e, poszkodowana w tym procesie. To, co mówiłem zresztą, że do Polski może na przykład nie trafić, nie mogą nie trafić szczepionki albo małej ilości, w związku z tym, że politycy znowu zawalą coś, tak, albo po prostu logistycznie, albo jeśli chodzi o infrastrukturę nie przygotują, albo w porę się nie ustawią w kolejce za to jeszcze albo nie będą w odpowiednim momencie lobować tak odpowiedniej ilości dla Polski, jeśli chodzi o szczepionki, okaże się, że trafią do Polski, a na przykład to będzie grupa nie wiem, 10 tysięcy szczepionek, tak, a gdzie powinno być to, tak to premier mówił, bo tam 17 milionów, tak, tych szczepionek przynajmniej w tym pierwszym rzucie. No właśnie, tutaj realizuje się to przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, że po prostu Polska postawiła się razem z Wegrami, e, tak, e, o okoniem praktycznie, jeśli chodzi o resztę krajów Unii Europejskiej. No i teraz tutaj są słowa krytyczne, tak, bo praworząd i tam były podejmowane na przykład takie te argumenty, że są targi dzieci w Europie prowadzone, dzieci po prostu można sobie dzieci wybrać i tak dalej, że to zniszczy naszą kulturę po prostu, bo będzie deprawacja i tak dalej. No to są pojedyncze jakby takie przypadki, to jest jakby jedna sprawa. Nie wiem, czy te targi tamtych dzieci odbywają się, bo to też niektóre są takie wrzutki po prostu polityczne, żeby tylko zamylić. Natomiast hmm, pamiętajmy o tym, że my mamy swoją kulturę, mamy swoją tradycję Państwa, które są wewnątrz Unii Europejskiej, to są pa państwa, które mają swoje praktycznie tradycje mają swoje kultury. One są wewnątrz po prostu jakby tej Unii Europejskiej, natomiast to leż, leży w gestii polityków, żeby zachowali po prostu swoją niezależność. Tak samo po prostu jak człowiek, tak? Jak człowiek, który ma swoją po prostu kulturę osobistą, czy ma, ma swoje z, z zasady moralne, to nawet jeżeli wejdzie po prostu w takie złe środowisko, to nie musi od razu w ten sposób postępować. Nie musi po prostu być zgniłym, przejść tym praktycznie środowiskiem, tak? Jeżeli ma swój kręgosłup moralny, etyczny. No tak samo tutaj, tak? To nie jest powiedziane, że nagle nasza kultura zostanie po prostu jakby zniszczona zniszczona. Nie wiem, po prostu tutaj tak zupełnie inaczej będzie, będzie Polska funkcjonować, bo po pierwsze nie da się tak łatwo po prostu kultury czy tradycji zniszczyć, a po drugie nic na to nie wskazuje tak, a po trzecie to są takie teorie z bardziej powiedział. Natomiast to jest jakby inna sprawa tak, no to są takie wrzutki polityczne, bo to jest tłumaczenie dlaczego to ma być zawetowane. I to jest po prostu fatalna sprawa, ponieważ tak naprawdę garstka posłów, a więc no posłowie, którzy nawet PiS jest praktycznie za tym, żeby przyjąć tą ustawę, znaczy przyjąć po prostu to finansowanie, to budżet tylko mocno praktycznie tu się postawia partia Zbigniewa Ziobrę, no i to jest fatalna sprawa, ponieważ Polska może w ten sposób stracić bardzo dużo pieniędzy, dziesiątki miliardów złotych, które później trafiają do polskiej gospodarki i przekładają się na miejsca także pracy. To jest budowa różnego rodzaju oczyszczalni, dróg, to są projekty europejskie, z których po prostu ludzie mają pracy, finansowania do pracy i tak dalej. Z tego to, to ma po prostu realne przełożenie. No i Polska, tak i Węgry będą tymi państwami, które nie otrzymają tego dofinansowania, nie, dos, nie otrzymają tych pieniędzy, będziemy w Unii Europejskiej, a z kolei jesteśmy płatnikiem, od 2020 roku już jesteśmy płatnikiem, więc płacamy też pieniądze do Unii Europejskiej, sporą część, no to się okaże, że będziemy płacić na Unię Europejską, nic nie będziemy dostawać z Unii Europejskiej, albo w małym w stopniu, tak, inne państwa, te pieniądze, które miałyby dotrzeć do, 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 praktycznie trafić do Polski, a także do Węgier, podzielą się tymi pieniędzmi, tak, no tak, ten tort, który zostaje, nikt nie będzie czekał na te osoby, który nie ma, po prostu no, te kawałki są podzielone na pozostałe kraje, na pozostałe państwa i Polska będzie poszkodowana, zwłaszcza, że teraz mamy z nieciekawą sytuację związaną z koronawirusem, bardzo dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem, praktycznie, no, całkowity lockdown, tak, co chwilę po prostu, każdego tygodnia w Warszawie protestują nowe grupy, praktycznie zawodowe, tak, teraz praktycznie strajkowali rolnicy, bo przeciwko tej piątce, tak, którą po prostu PiS chciał przyjąć, potem się wycofał z tej i tak dalej teraz strajkują przedstawiciele, jeśli chodzi o transport busów, tak i tak dalej, którzy mówią, że muszą wziąć musieli wziąć po prostu te busy, samochody w Leasing, płacą po 5000 raty, a praktycznie wszystko teraz stoi, tak? Nie mogą po prostu wozić ludzi. I za tydzień będą kolejne, praktycznie branże, które będą strajkować, więc tym bardziej te pieniądze, jeśli chodzi o polską gospodarkę, one są na wagę złota. Natomiast ja mówię tutaj o tej przepowiedni, bo jak to ostatecznie będzie, to zobaczymy, tak? Czy po prostu ostatecznie tutaj Polska ugnie się pod naporem innych państw, czy też nie. Poza tym, Polska stawia się tak naprawdę z Węgrami, tak, jako te państwa, które chcą decydować, chcą mieć po prostu jakiś tutaj głos decydujący. Przecież Polska nie jest jakąś siłą, mocarstwem, potężną, po prostu państwem w Unii Europejskiej, żeby mogła o tym dyktować, tak? Kolejna sprawa, dlaczego tak naprawdę Polska nie chce się na to zgotować, czy rząd po prostu Polski nie chce się na to zgodzić, tak? jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności. Jeżeli praworządność, prawo jest po prostu przestrzegane w Polsce, no to jakie są obawy w związku właśnie z tymi finansowaniem ze strony Unii Europejskiej? Nie powinno być obaw, tak? No, e, człowiek, który jest po prostu uczciwy, który chodzi po ulicy, nie musi się bać tego, że nagle po prostu policja go złapie na, e, tak, na ulicy, po prostu rzuci go na ziemię i skują go i prze przewiozą po prostu na komendę policji. No, teoretycznie nie powinno tak być tak, w tak normalnym kraju. Więc nie powinno tutaj być e, o właśnie obawów, obaw, tak? E, natomiast e, no właśnie, jeśli jeżeli większość państw faktycznie na to się zgadza, na to się decyduje, jeśli chodzi o przestrzeganie tej praworządności, no to dlaczego na przykład Polska na to się nie chce zgodzić? To też jest takie symptomatyczne, że akurat po prostu protestują przedstawiciele tutaj Zjednoczonej tak, Prawicy, czy tutaj właśnie partii Zbigniewa Ziobry, gdzie po prostu Zbigniew Ziobra stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, tak, no ale to już po prostu pozostawiam wam do komentarza, co wy na ten temat sądzicie. No właśnie, czyli Polska może się pozbawić tak naprawdę potężnych pieniędzy, które są teraz potrzebne. Trzeba pamiętać, że Unia Europejska w związku z tym koronawirusem może realizować wiele tak naprawdę projektów społecznych, dofinansowań dla zwykłych ludzi, na to, żeby ratować po prostu miejsca pracy i małe firmy, o czym się nie mówi na przykład teraz głośno, bo teraz po prostu jakby Unia Europejska zajmuje się po prostu ratowaniem, tak, tej walką z koronawirusem. Natomiast już wkrótce będzie po prostu, będą już ruszać projekty różnego rodzaju społeczne, ratujące miejsca pracy w związku właśnie z sytuacją, z koronawirusem, który ma miejsce na świecie. No i na przykład takie środki przejdą koło nosa, jeśli chodzi o polskie firmy, jeśli chodzi o pracowników, no to będzie tragedia, tak? To będzie po prostu tragedia. Także no to jest po prostu wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, która się praktycznie realizuje, że Polska i Węgry postawią się okoniem. No to co w takim razie chce po prostu Polska zrobić, tak? Polska i Węgry chcą wyjść z Unii Europejskiej, stworzyć swój po prostu budżet, stworzyć po prostu Unię Europejską, BIS tylko dla Polski, dla Węgier. Trochę dziwna sytuacja. Jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to musimy się dostosować do tych przepisów, które są w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej każdy po prostu jakby akty prawne, w, które obowiązują, w Polsce muszą być dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Często się pojawiły kryty słowa krytyczne czy kontrowersje, tak, że na przykład Unia Europejska kontroluje zakrzywienie ogórka i tak dalej, jakieś inne sprawy, no ale to są pewne normy, standardy ogólnie przyjęte, tak, które są po prostu jakby przyjęte dla wszystkich krajów i dlaczego to tak może też czasami wyglądać dziwnie, ale co do zasady Unia Europejska przynosi wiele korzyści. Ja wielokrotnie na przykład krytykowałem Unię Europejską za to, że skostniała, że nie ulega reformom, że po prostu ta Unia Europejska Europejska nie podąża za zmianami czasu, tak, że zbyt wolno reaguje na przykład na koronawirusa, za wolno praktycznie zareagowała to Unia Europejska na środki, na walkę z koronawirusem, z skutkami koronawirusa, ale nie mówię, że jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, absolutnie, tak, Polska powinna być Unii Europejskiej, Polska też powinna zaznaczyć swój głos, jeśli chodzi o Unię Europejską, natomiast to nie powinno być tak, że od Polski będzie będą uzależnione inne decyzje, tak, czy Polska będzie decydować po prostu o tym, jak inne państwa, be... czy Polska będzie... Wyciągnięta poza nawias, tak? jeśli chodzi o inne państwa, one będą miały tą zasadę, a Polska i Węgry będą po prostu na innej zupełnie zasadę. To jest dziwne. Jeżeli po prostu przychodzi się do czegoś domu, to trzeba się dostosować do tych warunków, które panują w tym domu. Tak, natomiast jeżeli Polska wchodzi do Unii Europejskiej, to musi się dostosować do tych zasad, które mają miejsce w Unii Europejskiej. To jest jakby jedna sprawa. Tak? Jeśli chodzi o to, co właśnie ma miejsce w Unii Europejskiej. Natomiast takie po prostu argumenty dotyczące tego kultury, także ta kultura zostanie zniszczona, nasza, że po prostu jakieś tutaj będą się dziać deperwiacje społeczne i tak dalej. No Unia Europejska ma różne zapisy, ale też różne państwa są w Unii Europejskiej, to nie jest powiedziane, że każdy przepis musi mieć akurat konkretnie za zadanie po prostu, czy musi być realizowany w, w Polsce, tak? Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej są takie kraje, gdzie są dopuszczalne małżeństwa homoseksualistów, tak? Że po prostu są gdzie, państwa, gdzie jest dopuszczana eutanazja. To nie jest powiedziane, że to musi być po prostu dopuszczone w państwie polskim, tak? Czy musi być to realizowane w Polsce. To są rzeczy, które są po prostu zapisane jakby tak w niektórych państwach i Unia Europejska, mając te państwa, musi się na to po prostu godzić, czy tolerować. To nie oznacza, że Unia Unia Europejska nakazuje to wprowadzić po, poszczególne każdemu państwu, tak każdemu praktycznie tutaj państwu. Także napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi właśnie o tę zasadę praworządności i e, kwestii finansowania, że finanse płyną wtedy, kiedy będzie praworządność. No czy zatem Prawo i Sprawiedliwość, czy po prostu e, tutaj Zbigniew Ziobro, czego się obawiają, tak, jeśli chodzi o praworządność, e, że po prostu tak mocno tutaj tak obstają za tym, żeby nie zgodzić się na to, żeby po prostu ta zasada nie była realizowana. No właśnie, to jest tak naprawdę dziwna dla mnie sytuacja. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat co sądzicie? Trzymajcie się. Cześć.